Proszę Państwa, zachęcam do obejrzenia tego sprawozdania z mojego spotkania autorskiego z czytelnikami, które uważam za jedną z najważniejszych sposobów promocji, komunikacji. Próbowałem przekonać tutaj obecnych, że nasza wiedza o początkach państwa polskiego daleka jest jeszcze od pełności i od zakończenia badań nad tym tematem. Wszyscy wiemy, że Mieszko był księciem Polan i że Polanie stanowili to podłoże, na którym zostało zbudowane państwo polskie. Więc na początek od razu powiem, że najprawdopodobniej żadnych Polan nigdy nie było. A w każdym razie, proszę Państwa, nie ma na to żadnych źródeł historycznych. Żadnych, dosłownie. Ani jednego. W nauce, w historii jest, zasady są tak trochę podobne do porządnego dziennikarstwa. Że wiadomość powinna być potwierdzona przynajmniej przez dwa źródła. A najlepiej przez trzy, niezależnie od siebie. I wtedy można uznać, że ta wiadomość jest wiarygodna. Otóż ci przodkowie Mieszka występują w jednym jedynym źródle i to źródle w tej kronice polskiej Anonima Galla, spisanej prawie 200 lat po początkach tej państwowości wczesnopiastowskiej. Spisanych w celach jawnie propagandowych. Nie wiemy, może tradycja dworska te imiona rzeczywiście zachowała, aczkolwiek są badacze, którzy uważają, że one są wymyślone. Dowieść tego nie potrafimy. Wiedza archeologiczna wskazuje, że jeżeli nawet uwierzymy w tę legendę piastowską, tak zwaną, którą Gal Anonim zapisał, że przed Mieszkiem były jeszcze cztery pokolenia, więc licząc tak średnio około 20 lat na pokolenie, wynikałoby, że Piast żył mniej więcej w połowie IX wieku. Zapewniam Państwa, że w połowie IX wieku w Gnieźnie absolutnie niczego nie było. Nie było żadnego grodu, nie było żadnego centrum, nie było niczego, co by można uznać za stolicę. Potrafimy pokazać, kiedy to państwo się pojawia. Mianowicie w latach 20., 30. X wieku, więc 30-40 lat przed tym, kiedy Mieszko wkracza na tę scenę geopolityczną Europy Środkowo-Wschodniej, w Wielkopolsce zbudowano prawie jednocześnie kilka potężnie umocnionych grodów w miejscu, gdzie wcześniej właśnie nic nie było. Pustka, puszcze, jakieś tam przysiółki rozproszone po lasach. I nagle ktoś buduje Poznań, Giecz, Grzybowo, Ląd, Ostrów Lednicki, kilka potężnych grodów, które wyznaczają takie terytorium mniej więcej 5000 km². I z tego obszaru widzimy, jak ekspansja we wszystkich kierunkach posuwa się, a widzimy to, bo zostają spalone są grody dookoła i odbudowywane albo w tym samym miejscu, albo obok. A zatem możemy uchwycić moment początkowy zbudowania tego terytorium. A państwo musi mieć swoje terytorium wyznaczone, ograniczone, bronione i zorganizowane. Pan profesor mówił o pochodzeniu Polski, przełamał dotychczasowe standardy myślenia i pisania na ten temat. Wychodzę stąd niezwykle zbudowany z dwiema książkami dla córek, które zgodnie z tym, co pan profesor mówił, powinny wiedzieć więcej, nie to, co uczono je w szkole. Bardzo mi się podoba taka forma przekazywania wiedzy. Jest bardzo ciekawa, jest przystępna. Wydaje mi się, że taki sposób prowadzenia wykładów przystępnym językiem powoduje, że wiedza zazwyczaj, na którą nie mamy ochotę, to akurat możemy ją zdobyć i dowiedzieć się czegoś ciekawego. A ten wykład akurat bardzo mi się podobał, bo interesuje się historią i uważam, że takie fakty powinny właśnie ujrzeć światło dzienne.